Cześć, witajcie na kanale Ospo Fishing. Dzisiaj razem z Patryczkiem i z Radosławem przyjechaliśmy sobie na Grzymalin. Ale łowisko pod silosami, bo tam wcześniej jest takie inne łowisko i takie trzy duże psiory tam się czają, więc ja bym tam raczej nie jechał. Nie, żartuję oczywiście. Taki klimat, jak tu się wjeżdża, jest naprawdę postapokaliptyczny, ale tutaj już na miejscu, na łowisku pod silosami jest bardzo przyjemnie, czysto, fajne są takie wyryte, nie wiem jak to nazwać. Wyrwy w brzegu, o, tak to można nazwać. W których można usiąść. I co, mamy chłopaki jesienne wędkowanie i coś ciekawego dzisiaj pokażemy. Tak, mamy dużo patentów, różnych rozwiązań, takie trochę kombinatoryka, ale myślimy, że bardzo fajne. No tak, dzisiaj spróbujemy takich taktyk, które na co dzień zwykle nie skutkują, albo skutkują słabiej. I myślę, że to będzie klucz do dzisiejszego sukcesu, ponieważ tak jak Dawid wspomniał, mamy już jesień, jest już listopad, chociaż pogoda nas cały czas oszczędza, bo mamy ładne słoneczko i w dalszym ciągu jest ciepło, ale mimo wszystko ryby już czują tą porę roku i biorą coraz ostrożniej, coraz delikatniej, coraz trudniej się po prostu do nich dobrać i takie tradycyjne taktyki, które stosujemy sobie latem, to już na przykład w tej chwili mogą nie działać. Więc dzisiaj pokażemy Wam kilka takich naszych trików, którymi chcemy te ryby dzisiaj przekonać do siebie, no i złowić coś porządnego, no bo jesień to też i porządniejsze czas na konie. Ryby. Tak. Ja chciałem też powiedzieć, że pogoda może jest i ładna, ale znowu mamy lampę. Ta pogoda jest dla nas fajna, ale dla ryb jest jeszcze gorsza niż taką klasyczną jesienią, bo generalne wyniki ostatnio są bardzo słabe. Jest ciężko w ogóle coś złowić na takim właśnie słonecznym okresie, takim przejściowym. Te ryby jeszcze też nie są wkręcone w jedno albo w drugie. Woda ma jakąś taką dziwną temperaturę, czy nie wiemy, czy jest zamieszana, czy zimna woda jest już u góry, czy na dole. Gdzie szukać tych ryb? Dlatego takie właśnie podejście, jak Radek mówi, tradycyjne, łowienie w punkcie, jakieś tam mocniejsze nęcenie na metodzie może być kiepskie. Dlatego dzisiaj postaram się raczej szukać ryby i kusić je takimi fajnymi smaczkami w podajniku, tak żeby zwrócić ich uwagę na to, co jest. Oczywiście to jest moje podejście, bo chłopaki idą raczej na grubo. Pokażą Wam bardzo ciekawą rzecz. Jest to taka peletowa pasta, którą sobie właśnie na wstępie przygotowaliśmy. Widzieliście ujęcia z tego na pewno w jakimś tam tle muzycznym, ale tu chłopaki zaraz opowiedzą, co to jest i dlaczego to powstało. No i tak myślę, że tyle. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Okej, ja już mam stanowisko przygotowane. Troszeczkę sobie już zanęciłem. A moja zanęta na dzisiaj wygląda w ten sposób. Jest to pasta peletowa, o której wspominaliśmy na wstępie. Zrobiliśmy ją z peletu szóstki. Ja miałem akurat szóstkę, zrobiłem ją z szóstki. Po co taką pastę dzisiaj wykonałem? Ona jest, tak jak widzicie, o taka ciapowata, trochę się klei do rąk, więc tak do podajnika za bardzo to się nie nadaje do takiego klasycznego zastosowania. Ja ją będę używał dzisiaj przede wszystkim do nęcenia, ponieważ mam zamiar łowić dzisiaj blisko, więc będę sobie z takie kawałeczki odrywał tej pasty i wrzucał je po prostu do wody z ręki. To ma mi przywabić ryby, a właśnie jeszcze a propos ryb, bo Dawid dzisiaj się nastawia bardziej na łowienie karpi, a my z Patrykiem, ponieważ są tutaj jesiotry, jest ich tutaj sporo, chcemy po prostu sobie tych jesiotrów dzisiaj nastawić się na jesiotry i próbować tych jesiotrów złowić tutaj jak najwięcej. I stąd też właśnie jest ta pasta. Jest to nasza strategia, którą chcemy tutaj wykorzystać do łowienia właśnie jesiotrów. Mamy tego dużo. Chcemy te ryby po prostu przyciągnąć blisko brzegu, więc trochę tego nęcenia będzie potrzebne. Wiemy, że jesiotry dobrze reagują na mocniejsze nęcenie, to je wabi i ta pasta właśnie ma temu służyć. Dlaczego pasta? Dlaczego nietradycyjna zanęta? Dlatego, że pasta
ma takie dodatkowe jeszcze właściwości smużące. Poza tym, jak widzieliście, zalewaliśmy ją wrzątkiem, zalewaliśmy pelet wrzątkiem i miało to na celu jeszcze wydobycie z tego peletu takich dodatkowych składników, tak żeby ta pasta była jeszcze bardziej aromatyczna, żeby wyciągnąć z tego peletu naprawdę maksa, tak? On się tutaj nam fajnie rozpuścił, no i powstała taka trochę przypominająca ciapę, maś, coś takiego. Jak się to wrzuci do wody, to fajnie smuży. Dodatkowo jeszcze dosypałem sobie grubszego peletu, tego samego peletu, z którego ta pasta była robiona. Ma to na celu utrzymanie ryb w łowisku. Czyli ta część taka luźna będzie nam te ryby zwabiała, a tutaj te peleciki grubsze mają na celu przytrzymanie tych ryb troszeczkę dłużej, tak żeby one miały chęć po przejściu przez łowisko, żeby miały chęć zawrócić, tak? Bo jej siotry są długie, wiadomo, i one żerują w taki specyficzny sposób, po prostu płynąc. No i jeśli to nie będzie to łowisko dla nich atrakcyjne, to przepłyną i popłyną dalej szukać czegoś innego. My chcemy im to łowisko tutaj stworzyć, żeby ta ryba miała motywację do tego, żeby zrobić pętlę, kółeczko i z powrotem wrócić do naszej zanęty, żeby sobie trochę podjeść. Czyli tak wygląda nasza strategia na dzisiaj. Na tym się będziemy skupiali, tak będziemy nęcili. Mamy zamiar tego wrzucić do wody sporo. Teraz na podsumowanie jeszcze tej strategii naszej dzisiejszej powiem dokładnie, jak tą pastę wykonać. Trzeba zagotować wodę, nasypać zadaną ilość peletu, tyle ile chcemy, kilogram, dwa, w zależności od tego, jak długo będziemy łowili. Następnie zalewamy ten pelet wrzątkiem. Dlaczego zalewamy pelet wrzątkiem? Tak jak mówiłem, chcemy z niego wydobyć to, co ma w sobie ten pelet najlepsze. To jest tak podobnie jak z parzeniem herbaty, tak? Jeśli wrzucimy saszetkę z herbatą do zimnej wody, no to wiadomo, ona się być może uwolni się ten aromat, ale on nie będzie taki jak trzeba, tak ta herbata nam się po prostu nie zaparzy. Natomiast gorąca woda wyciąga jeszcze te wszystkie aromaty i dodatkowo podbija te wszystkie zapachy i składniki, które są w tym pelecie zamknięte. Zalewamy to wrzątkiem, no i niestety musimy odczekać, tak? Musimy odczekać pewien czas, żeby ten pelet nam się ładnie rozpuścił i żeby to wszystko ostygło, tak? To trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. No, dlatego robić to najlepiej jest dzień wcześniej, tak? Tak, najlepiej jest zrobić sobie dzień wcześniej. Tak jest, na wieczór, przed wyjazdem zalać sobie ten pelet wodą, ale tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że trzeba tego peletu w międzyczasie doglądać, dlatego że on tą wodę pije, powiększa swoją objętość, a najlepiej by było, żeby wyszła z tego po prostu nie taki klajster całkiem, tylko żeby było to w miarę luźne. Bo później łatwiej jest nam to zagęścić, na przykład dodając, tak jak tutaj ja dodałem pelet, czy dodając na przykład suchej zanęty, niż później rozbijać tą grudę, gdzieś tam dodawać tej wody i tak dalej. To jest takie mniej precyzyjne, dlatego warto sobie poświęcić na to zaparzanie tego peletu po prostu z godzinkę, zaglądać do niego co chwilę i jak widzimy, że tej wody już jest dużo wypite i ten pelet się nam pokazuje na wierzchu, to po prostu po troszkę jeszcze tej wody dolewać, tak żeby on się nam ładnie w tej wodzie rozpuścił. I tak wygląda, w sumie to jest proste, bardzo do przeprowadzenia i wymaga tylko troszeczkę czasu. I tak jak powiedzieliśmy, najlepiej sobie zrobić to dzień wcześniej, wtedy przyjeżdżamy nad wodę i mamy już gotowy pelet, gotową tą pastę peletową do użytku. Jest to zaczerpnięte z takiego tradycyjnego wędkarstwa karpiowego. Przy klasycznym karpiowaniu wędkarze też tak w ten sposób robią. Oni to najczęściej robią z tego kule zanętowe, które po prostu wrzucają do łowiska, takie bardziej zwięzłe. My natomiast dzisiaj troszeczkę to rozrzedzimy, tak żeby te kule nam jeszcze wrzucane kawałki tej pasty peletowej, żeby one nam zrobiły ładną smugę w trakcie opadania. Taka będzie różnica. Nęcenie jest też bardzo proste, bo przemieszałem sobie tą pastę i zobaczcie, to się takie kawałki tworzą samoczynnie. O, jest to mięciutkie,
po prostu rzucamy do wody w tym miejscu, gdzie chcemy łowić. Dzisiaj będę łowił tutaj bliziutko, więc mogę sobie tą zanętę podawać z ręki. Tak jest, na siotry nie trzeba daleko rzucać. Spróbujemy je dzisiaj przywabić do brzegu. One chętnie pod tym brzegiem sobie żerują. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jeśli nie będzie ich tu przy brzegu... A ty no, tak malutko, będziemy... że ci przerwę rzucasz, bo już wcześniej nęciłeś, tak? Bo mówiłeś, będziesz to znaczy mocno nęcił, a takie pupki lecą? Ja będę mocno nęcił, ale w tym sensie, że będę tego wrzucał często. Często, wrzucał... to jest ważne, myślę, tak jest, dla naszych widzów. To jest oczywiście kluczowa sprawa. Tam musi cały czas coś się dziać w tym łowisku. To te jesiotry na pewno ściąga lepiej niż takie położenie dużo, a naraz. Więc no, to myślę, to było najważniejsze. No tak, trzeba będzie to po prostu dorzucać sukcesywnie, dlatego ja jednorazowo robię 3-5 kuleczek takich o takiej wielkości mniej więcej. Tak to wygląda, trochę jak kupa. No ale o, ja i wrzucam i tyle. I tak to po prostu wygląda. I robię to tak mniej więcej co 5 minut, po 3 kuleczki dorzucam. W zależności od tego, co się dzieje w łowisku. Jeśli te ryby się kręcą, wtedy wrzucam mniej. Jeśli ich nie ma i chcę je przywabić, wtedy po prostu rzucam troszeczkę więcej. I tak będzie to moje łowienie dzisiaj wyglądało. No słuchajcie, to jesiotry tutaj reagują na to donęcanie bardzo dobrze. I praktycznie rzecz biorąc, chwilę temu wrzuciliśmy i już... była ocierka. Także za chwilę możemy się spodziewać brania tutaj na tej wędce na pewno. I to donęcanie tutaj to jest naprawdę kluczowa sprawa przy łowieniu jesiotrów. Takie regularne... O, już jest ociereczka następna. O, proszę bardzo. Nie, tak oczy nie. Nie no, jeszcze nie, ale jest już ryba w łowisku. A ta wędka stała tutaj dość długo, bez donęcania, bo nagrywaliśmy wstęp. I nic się nie działo. A w tej chwili wrzuciłem parę kulek i już jest reakcja od razu z wody, nie? O, proszę bardzo. I jest już następna ocierka. Także ta ryba tam gdzieś już się kręci i możemy liczyć na to, że za chwileczkę będziemy ją mieli na haku. Jeśli chodzi o przynęty, jakie dzisiaj będziemy stosowali, to będą to przynęty stricte metodowe, czyli po prostu kuleczki. Bo jak wiadomo, jesiotry można też łowić na kawałki ryb, na śledzia, niektórzy łowią i tak dalej. Ja w ten sposób nie łowię, dlatego że ryba, która dostaje większy kawałek i jest to kawałek ryby, jest w stanie go wciągnąć bardzo głęboko i potem widziałem już takie przypadki, gdzie po prostu trzeba było odcinać przypon i haczyk zostawał w rybie, bo nic się z tym nie dało zrobić. Z jesiotra się bardzo też trudno wypina, dlatego że on ma otwór gębowy skierowany do dołu, tak naprawdę w taką trąbkę i jeśli połknie dalej, bardzo ciężko się ten haczyk, tą rybę po prostu z haczyka uwalnia. Dlatego ja tutaj będę stosował tylko kulki, żadnych przynęt, jakichś zwierzęcych, robaków i tak dalej, bo to zwykle, no, moim zdaniem jest to zagrożenie dla tej ryby. Można te jesiotry łowić też na kuleczki, także nie widzę potrzeby stosowania tutaj jakichś robali albo kawałków ryby. No i przechodząc dalej do przynęt, jeśli chodzi o przynęty, to mam tutaj nasze nowe Wigleye. Jest to jeden ze smaków, który na pewno pojawi się w ofercie i to nie jest zapach rybny, bo utarło się, że jesiotry biorą najlepiej tylko na... ocierka. Jeszcze nie. Utarło się, że jesiotry biorą najlepiej na te rybne. Owszem, te rybne aromaty są skuteczne, ale nie tylko. Jesiotry rozsmakowują się nie tylko w takich śmierdzących aromatach, ale w takich zwyczajnych. I na przykład taka ciekawostka, bardzo fajnie, jesiotry reagują na nasze turbo. Jak będziecie mieli możliwość, to po prostu zachęcam do wypróbowania, bo nam to po prostu działa. A dodatkowo jeszcze jest to podejście uniwersalne, że na turbo też chętnie biorą karpie, więc jeśli
nastąpi zmiana w łowisku, że jesiotry wyjdą, a wejdą karpie, to jest duża szansa, że tego karpia też złowimy. Natomiast, no, a na śledzia raczej nie. A na śledzia raczej nie. No, też się zdarza, wiadomo, ale no to podejście wydaje mi się, że jest bardziej uniwersalne. No i turbo to jest zdecydowanie aromat taki owocowy niż śmierdzący, a jednak mimo wszystko tym jesiotrom podchodzi. Więc trzeba tej przynęty sobie po prostu szukać, próbować, testować, kombinować. Ja już mam tutaj kilka takich wariantów, które mi działają. Z tych naszych wcześniejszych to jest na pewno Toxic, na pewno Alien. Zdarza się złowić jesiotra też na Sosiego. No i teraz te Wigleje tutaj. Dwa rodzaje na pewno łowią. Już to na pewno jest ten nasz robak Janusz. I drugi, który jeszcze w tej chwili jest bez nazwy, ale w tej chwili właśnie mam zarzucone na Wigleja właśnie na tą kuleczkę. I założę się, że zaraz będzie branie, bo już mam to przetestowane. Także jeśli chodzi o przynęty, to przynęty rybne, wiadomo, to jest podstawa. Dodatkowo jeszcze trzeba próbować, eksperymentować, szukać też jakichś dodatkowych, bo nie zawsze te ryby na te rybne przynęty chcą brać. O, i właśnie mamy chyba w tej chwili branie już. Siedzi chyba, nie? No tak to dawaj, wygląda. Super. Czekaj, bo to jeszcze trzeba się upewnić. Bardzo delikatny, nie? No to jest właśnie takie typowe jesiotrowe branie, bo w tej chwili tą przynętę sobie tam pewnie w pyszczku mieli. Wow. I zostali. Tak to jest niby, nie? Tak to się zdarza. No szkoda, byłoby idealnie, nie? No, byłoby idealnie. Niektórzy już by cieli na pewno. Ale... Tak, to branie jesiotrowe jest takie bardzo specyficzne, dopóki nie będziemy mieli pewności, że ta ryba jest na haku, to czasami bywa, że ona się po prostu ociera, przepływa po naszej żyłce i robi nam takie pozorowane branie. A to trzeba wyczekać, to trzeba po prostu wyczekać. To teraz. No. Teraz mamy już branie i to takie ostre z odjazdem. Ryba już poszła w prawo, także jest na 100%. Już ją mamy. Także musieliśmy minutkę dać jej spokój. Kamera poszła i już. Ok, teraz pokażę wam w jaki sposób, kiedy mamy już jesiotra blisko brzegu. No w ogóle ja łowię dzisiaj blisko brzegu, więc one tutaj, ta ryba jeszcze nie jest zmęczona. Ja wam pokażę w jaki sposób szybko takiego jesiotra można wyholować. Ja nie mam tutaj jakiegoś topornego sprzętu, bo na przyponie mam żyłkę 0,22, a główna żyłka to jest 0,23. Cała filozofia tutaj holu tego jesiotra polega na tym, żeby go wybijać z rytmu. Kiedy on się rozpędza, żeby po prostu go przytrzymywać i nie dawać mu odjeżdżać, bo jak damy mu odjechać, o zobaczcie, teraz go trochę puściłem i on już po prostu napędza tą swoją śrubę i zaczyna odpływać. A jeśli go skontrujemy, to on po prostu tak jakby wybijany jest z rytmu i nie nabiera tej prędkości, tylko wiąże się to właśnie z takim troszeczkę mocniejszym przytrzymaniem. Ja tutaj nie mam jakiegoś super mocnego sprzętu, bo żyłka główna 0,23, przypon 0,22, ale to w zupełności wystarcza, żeby właśnie w ten sposób tego jesiotra holować. No i zobaczcie, on generalnie rzecz biorąc jest już gotowy, a tak naprawdę od brania do wyholowania minęły może z 2 minuty. Możesz podejść tutaj bliżej. Zobaczcie, jak ten jesiotr jest zapięty. Jest tu zapięty, gdzie powinien być zapięty, tak? Za wargę po prostu. I łatwo ten haczyk teraz, o proszę bardzo, cyk, i wychodzi. Jeśli połknąłby go dalej, to niestety, ale o, on ma taki tutaj ryjek. I jeśli jest dalej połknięte, jest bardzo trudno. Pokaż ten ryjek jeszcze raz. O, tu jest ryjek. O, widzicie, taki ryjek i to po prostu powoduje, że jeśli głębiej zassa, to mamy kłopot z odhaczeniem. No szkoda po prostu ryby i... No i zobaczcie, szybki hol spowodował to, że ten jesiotr ma jeszcze dużo siły. On tak jakby został wzięty z zaskoczenia i po prostu jest żwawy. Będziemy go wypuszczać, nie będziemy go tutaj trzymać za długo. Taki ładny jesiotrek. Zapozuję.
On normalnie tutaj mi ręce zgina, bo ma jeszcze tyle siły. Dobra, to idziemy go wypuścić. Przy okazji jeszcze pokażemy, jak tego jesiotra się prawidłowo wypuszcza. Teraz ten jesiotr, on jest żwawy i on odpłynie szybko, ale jeśli holujemy go długo i ryba jest zmęczona, to trzeba go troszeczkę tak jakby odsucić, czyli wkładamy go do wody i poruszamy nim do przodu, do tyłu. Jesiotr, żeby natlenić się, on potrzebuje ruchu. Jeśli będzie stał w bezruchu, wtedy to natlenienie jest dużo gorsze i ryba po prostu może paść. I czekamy. O, on już w tej chwili, zobaczcie, błyskawicznie jest gotowy do odpłynięcia. Czyli co? Puszczamy rybkę. O, zobaczcie, jak poszedł, jak strzała. A jeszcze powiedz, że warto go za ten ogon trzymać. Jak już jest coś tak, źle, to ogon najlepiej, nie? Dokładnie, dokładnie tak. To jest dobry sposób na to, żeby trzymać jesiotra. Bo pamiętajmy, że on jest pokryty takimi kostnymi wypustkami, które są po prostu ostre i w ogóle cały jest pokryty ostrymi łuskami, więc ten uchwyt za ogon jest bardzo dobry, bo my sobie tutaj krzywdy nie zrobimy, rybie też krzywdy nie robimy, biorąc go od spodu też mamy rękę bezpieczną, także tak jak ja to tutaj zrobiłem, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby sobie tego jesiotra przytrzymać. I w razie czego, nawet jak on się nam wije, to jesteśmy w stanie go za ten ogon utrzymać, tak żeby on nam nie spadł gdzieś i się nie uszkodził. Ja w przeciwieństwie do kolegów dzisiaj nie chcę żadnego jesiotra, chcę łowić tylko i wyłącznie karpie. I też przygotowałem sobie stanowisko, tak już bardzo jesiennie, czyli po prostu wygodnie, bo będziemy być może długo czekać na branie, dlatego krzesełko, bardzo prosta sprawa, podpórka. Jeżeli chodzi o to, czym ja będę łowił, to mam nadzieję, że w końcu odpali mi chleb, dlatego zmiksowałem sobie trochę chleba, tylko trochę, żeby zobaczyć. W razie W mamy też zanętę i pelet, klasycznie. Jeżeli chodzi o przynęty, to tutaj właśnie mam dla Was ciekawe rozwiązania. Jednym ciekawym rozwiązaniem jest, zobaczcie, tutaj jest nasze sosi i ona ma właśnie fajny taki kształt tej larwy i w środku jest takie idealne przewężenie, w które przychodzi gumka i na tą gumkę nałożyłem sobie robaki i dzięki temu, że tam są te robaki, ja chcę się wyróżnić, z czymś po prostu skusić bardziej te ryby. Plan był zupełnie inny, ano taki, żeby też dawać robaki normalnie na włos z przynętą, też jest to po prostu z karpiarstwa wzięte, dlatego sobie najpierw przygotujemy sobie taki przypon. Tylko że niestety nie mam igły i będziemy musieli to inaczej sobie pokazać, ale no myślę, że się uda. Także bierzemy sobie żyłeczkę, zawiążemy sobie klasyczny przypon z włosem, bez żadnego push-stopa, bo chodzi o to, żeby sobie na końcu dawać robaki. Zaczynam od tego, że ja sobie zrobię oczko. Kurczę, trochę mnie to nie chce wyjść. Także zrobimy sobie oczko. O, takie jak najciaśniejsze. O, tyle myślę, będzie dobrze. Także mamy to oczko. I teraz cała zabawa polega na tym, że mamy przynętę i tu przydałaby się igła teraz, ale niestety igły nie mamy. Normalnie byśmy wbili igłę w przynętę w ten sposób, ona jest miękka. Założyli sobie tutaj na to i przeciągnęli, ale niestety nie mamy tej igły, bo niestety gdzieś tam się zagubiła, więc spróbujemy pokazać to bardziej łopatologicznie. Spróbujemy przełożyć po prostu naszą żyłeczkę tak o. Dzięki temu, że było wiertło, ta dziurka zrobiła się duża i jakoś to pójdzie, także spróbujemy sobie poradzić. Myślę, że zamysł zostanie z nami. O, przeszło. Widzicie? I w tym momencie, jak Wam to przechodzi, zakładacie sobie właśnie zamiast push stopa robaki. Bo można to zrobić tak, jak Wam pokazałem, z tą gumką naokoło, ale można też zrobić to właśnie robakami, tak? Tak, żeby powstała nam taka, ojejku, ośmiorniczka. Jak widzicie, trochę to nie jest takie łatwe, ale właśnie jak siedzimy sobie jesienią, jest dużo czasu, żeby kombinować, bo rybki nie biorą, więc można sobie to zrobić. Ja lubię, jak są dwa. I wtedy je leciutko naciągamy. Widzicie? I powstało takie coś. Najbliżej. Takie coś powstało. W ten sposób. I to trzeba zrobić właśnie na początku, zanim się weźmiemy za resztę, tak żeby dopasować sobie to do ten włos do haczyka. I teraz przekładamy haczyk, zaczynając od tyłu. Teraz sobie dopasowujemy tutaj tą odległość do przynęty.
ten sposób. Ja zawsze tutaj do tego kolanka. I teraz z przynętą najtrudniej jest właśnie związać ten węzeł bez węzła, bo po prostu nam w paluszkach to przeszkadza, ale sobie poradzimy. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy. Wracamy tak, żeby żyłka wychodziła od strony ostrza grotu. O kurczę, w ten sposób. O, i wtedy to wszystko nabrało takiego drapieżnego charakteru. To jest moim zdaniem najważniejsze, żeby ta prezentacja była dobra. I teraz do metody sobie robimy oczko do montowania. Wbił mi się haczyk tutaj na oko, w okolicach 10 cm. Można to zrobić idealnie, ale na potrzebę tutaj filmu to tak nie musi być. I odcinamy nadmiar. I oto mamy przypon z robakami gotowy. No. Wziąłem ci to, Dawidku. Dobrze. Mam nadzieję, że się uśmiechniesz, jak będziesz to montował. Dobra. Jest? Jedziemy? Jedziemy, kurwa. Także do przygody... Także ja do wędkowania tak jestem przygotowany, że chcę tu pokombinować właśnie na przyponie. A celem, żeby nie łowić jesiotrów, jest chleb, tak? Nie sądzę, że jesiotry lubią chleb, chociaż one pewnie wszystko zjedzą. Także nasypuję sobie tu chlebek. I w przeciwieństwie do kolegów, ja jesienią bardzo lubię używać robaki. Tutaj mamy piękne rubinowe robaczki. I mamy trzy opcje. Tak naprawdę mamy tą opcję, którą wam pokazałem, czyli robaki z włosem. Mamy opcję, żeby na bagnet nałożyć naszą kuleczkę z gumką, na której są nałożone robaki. Trzeba się troszeczkę pomęczyć, żeby to zrobić. I trzecia opcja to jest po prostu same robaki na hak. I teraz nasz chlebek jest bardzo suchy, dlatego trzeba go po prostu troszeczkę domoczyć, tak żeby się kleił. To jest zwykły chleb tostowy. Jeżeli będzie dalej problem z klejeniem, no będzie trzeba go troszeczkę dowidrzyć, na przykład jakimś zalewajką, jakąś klejącą, cokolwiek, ale myślę, że tyle wystarczy. Jak ja to mocno odcisnę w foremce, to powinno być wszystko ok. Jeżeli chodzi o przynęty, to mam tutaj od nas Sosiego, bo tutaj mamy troszeczkę ludzi, naszych fanów, testerów, którzy tutaj wędkują. No i oni powiedzieli, że ten Sosi tu się świetnie sprawdza, więc od razu zaczynam od tej przynęty i nie będę za dużo kombinował. I zestaw z lotką. I tutaj właśnie jest ten przypon z bagnetem i tak mi się wydaje, że zaczniemy sobie od tych robaków z gumką, z bagnetem. Chlebek jest miękki, powinno to fajnie wyglądać. Zobaczcie, jest taki potwór. I zobaczymy, jak ten chlebek tutaj nam wyszedł. Rzucamy chlebek, nasze robaki, one tam w mięciutkim chlebku powinny dobrze się nam właśnie zachowywać. Wyciskamy. Widzicie, ładnie się to wycisnęło. To po wrzuceniu do wody po prostu wybuchnie. Będzie to atrakcyjne dla tych rybek. Zobaczymy, jak będzie z lotem, czy trzeba będzie ciężej, czy nie. I po prostu heja przed siebie. O, myślę, że tam będę. Dzisiaj nie nastawiam się na jakieś klipsowanie, jakieś cudawianki, tylko będę tej ryby po prostu z tym chlebem szukał. No i zobaczymy, co będzie. Jedna rybka już zdążyła wyjechać z wody, a ja jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć o swojej taktyce. No ja będę trochę połączeniem klasycznego jesiennego wędkowania i takiej naszej kombinacji, bo na bliższej linii będę sobie tak jak Radek cykać tą naszą pastą peletową, z tym, że ja ją jeszcze trochę podrasowałem, bo domieliłem w blenderze kukurydzy, przez to ona jest bardziej, jest mniej zwięzła po prostu. A pokaż, bo tylko rękę widać twoją. Bardziej, o. Lepiej się rozbija o wodę. Może też lepiej pracuje. I tak będę robić na bliższej linii. Na 20 metrze około tą pastę zbijam o koszyk. O, mogę to pokazać w zasadzie. Na 20 metrze tą pastę robię tak. Po prostu biorę sobie trochę do ręki. Obklejam ten koszyk, takie coś zrywam od razu po wpadnięciu do wody. To też fajnie, fajnie pracuje, dosyć dobrze smuży, na co naprawdę nie, bo to są trochę dwie różne pasty, można powiedzieć, bo ta z kukurydzą służy mi do tego, żeby rzucać tutaj blisko i tam daleko nie miałbym możliwości podania jej, a tą znowu samą pastę samego peletu podaję tam dalej. A z kolei na 80 metrze około łowię klasycznie, jesiennie,
sam pelet, grubsze frakcje, czapka z zanęty, wyczekuję te ryby, łowię na klipsie, ale też to nie jest tak, że do tego klipsa cały czas dolatuję, raz się uda, raz nie. Te ryby tam prawdopodobnie się kręcą, ale nie są tam cały czas, trzeba je wyczekać, no i się to już udaje. Zobaczymy, co się okaże skuteczne. Chciałbym też sobie połowić w tej naszej paście tych jesiotrów, bo wręcz patrzę na to, jakbym był jesiotrem, to sam bym to zjadł. A czy moje myślenie się sprawdzi, to się okaże. Mamy kolejną rybkę z dystansu. Jednak klasyczne podejście, typowo statyczne, jesienne, owocuje, bez żadnych kombinacji. Czapka zanęty, sam pelet. No, troszkę czekaliśmy na branie, bo podejrzewam, że gdzieś z 15 minut. Ale wchodzą te rybki. Fajnie pobierają naszego krakena. Pewne brania, mocne strzały. Nic, tylko się cieszyć. Trochę tu Patryka ten kołowrotek chyba ma jakiś... Co? Bardzo piękny kołowrotek z duszą. Z duszą? No. Z duszą on jest. Piękna rybka. No bardzo fajnie. Bardzo fajnie rybki podeszły. Nie ma co może kombinować, wystarczy po prostu łowić i się cieszyć. Jest kolejny jesioterek, ten troszeczkę już większy, ale strategia jest podobna, tak? Jeśli chodzi o hol. Tak trochę czarpiesz, nie? No, próbuję go po prostu... O, wygibasy, obroty. Ale nie daje mu się po prostu rozpędzić. Bo jak dam, to on mi odjedzie. O, teraz go trzeba przystopować troszeczkę, bo już się... Napędza śruba. O. Ale walka jest. Jest, walka jest, ale jak się go tak kontroluje, to... O. O, mogłem ten większy podbierak wziąć, bo ten się tutaj już słabo w tym mieści. O kurde, już trochę ciężar ma. O. Taki śliczny. No piękny, piękny ten jesioter. Taktyka się sprawdza, to nęcenie bardzo fajnie wychodzi. Donęcam cały czas, tak jak mówiłem, i te jesioterki raz po raz wchodzą. Nie ma ich cały czas, ale co 15-20 minut jakaś ryba pojawia się w łowisku i no i najczęściej kończy się to właśnie ładnym holem i ładną rybą. No ten dzisiaj zdecydowanie jest największy. Metr ma na pewno. Dobra. Tak, super. O, coraz mocniej. Coraz mocniej. I już mu teraz pozwolimy. O. Ej, poszedł. O, super. Jest kolejny, tym razem taki troszeczkę mniejszy. Ale też bardzo ładny. Wypuszczamy poleżkę. Poszedł jak rakieta. Tutaj należałoby jeszcze pokazać taką bardzo ważną rzecz przy łowieniu tych jesiotrów. Warto przy jesiotrach sobie zrobić ten przypon z fluorokarbonu. Dlatego, że przy zwykłej żyłce, tak jak już wcześniej powiedziałem, jesiotr ma ostre łuski, ma te wypustki. Co?
rybę ma i się ma rybę? Dobrze, zaraz go na... Dobra, to szybciutko. Ociera się tutaj o ten fluorokarbon, czyli ta, widzieliście, co on robi w wodzie, jakieś młynki, wiruje w tą, w tamtą, owija się i ten fluorokarbon wszystko wytrzymuje. Natomiast zwykła żyłeczka, no ona jest troszeczkę delikatniejsza i wiadomo, po dwóch, po trzech takich jesiotrach trzeba by było ten odcinek tutaj, powiedzmy metrowy, wymieniać. Natomiast jak mamy fluorokarbon, to on wytrzymuje te wszystkie przeciążenia, wszystkie te ocierki. Jest troszeczkę chropowaty, ale nie trzeba go na pewno wymieniać w trakcie łowienia. Także tu polecałbym zrobić sobie ten zestaw właśnie z fluorokarbonem przy łowieniu jesiotrów. Słuchajcie, cieszę się niezmiernie, bo już miałem iść do Patryka po zanętę i pelet, no bo kompletnie ten chleb, no stwierdziłem, że nie działa, że jest jakaś masakra. Czułem się jak przegryw największy. No i stwierdziłem też, że nie będę kradł czasu antenowego, bo chłopakom technika z pastą naprawdę wypala, jesiotry wchodzą. I miałem tak potężne branie, jakiego w tym roku jeszcze nie widziałem, ale to chyba ze względu na to, że mamy plecionkę i prawie mi wędkę do wody ta rybka wciągnęła, także spoko. I właśnie na chlebek i na przynętę tą z gumką obklejoną robakami widać, że ta ryba po prostu ześwirowała, bo naprawdę branie było fenomenalne. No i pierwszy raz jestem w holu dzisiaj gdzieś tak od 2 godzin, więc długo, dużo było tego czekania na nią. Ale przyszła, więc jednak wypaliło, więc bardzo mnie to cieszy. Bo już przestałem wierzyć w ten chleb zupełnie, bo w zeszłym roku też próbowałem gdzieś tam na Sączkowie, w ogóle nic nie złowiłem. Jedyne co się udało z chlebem połowić, to tak już jak już naprawdę było zimno i woda była czysta, to na Wojnowicach. I po prostu no wydawało mi się przez moment, że ta taktyka po prostu już nie będzie działać, że jest kiepsko, że te ryby czego innego chcą. No i przyszło branie, także ja sobie odpocząłem i teraz jesteśmy w holu, zobaczymy co to za rybka, bo naprawdę fenomenalne branie. Podejrzewam, że nie jest za wielka, ale na pewno jest i mega cieszy. Słuchajcie, koledzy mnie uświadomili i tutaj ja się przyznaję do ogromnego błędu. Tutaj jest zakaz używania plecionek, więc niestety to, co zrobiłem, jest tutaj bardzo niedobre. Tutaj przepraszam właściciela. Ja się w ogóle zadzwonię i przeproszę, no bo to tak nie można. Wcześniej przed wędkowaniem na jakiejś wodzie no trzeba sobie sprawdzić, jakie panują zasady. Także z plecionką tutaj na grzymalinie łowić nie wolno, tak? To nie jest tak, że jestem jakiś lepszy i mi ktoś pozwolił, ja po prostu tego nie wiedziałem i tu koledzy mnie teraz szybko uświadomili, także będziemy musieli to zmienić i naprawić ten błąd. Niemniej jednak mamy rybkę na chlebek, na sosiego z robakami. Super sprawa. Zaprezentujemy tak spod wieraka, bo jest fajnych rozmiarów. Zimny taki karp. Przepiękny. I wypuszczamy od razu. No, rybki bardzo fajnie wchodzą nam w pastę, bo po tym pierwszym jesiotrze już jest drugi. Pierwszego niestety nagraliśmy bez dźwięku. No, ale to się z Radkiem dobraliśmy, bo ani ja się nie skapnąłem, ani on. Ale ten już jest dobrze, bo już jest właściwy operator, reżyser, kamera, special equipment. No, ale naprawdę bardzo fajnie zareagowały. Jeszcze akurat tak się zgrało, bo ten jesior ci ocierał, tak smyrał. Smyrę tą żyłkę, był gdzieś tam blisko i udało mi się rzucić tą pastę idealnie praktycznie tam, gdzie wsadziłem podajnik. I miałem się zająć smażeniem kiełbasy, a tylko odszedłem. I Radek krzyczy, że mi wędkę do wody zabiera. Także zadziałało. A ja tylko im dorzuciłem, żeby móc się zająć jedzeniem dla nas. No ale tak się właśnie dzieje, jak tego jesiotra szybko nie zatrzymamy, to co Radek pokazywał naprawdę bardzo dobrze działa. A jak się tego jesiotra nie zatrzyma, no to się dzieją takie rzeczy, że jesiotr był tam i Dawid już biegł i myślał, że ma branie. No teraz jak już zanurkowała torpeda, tak teraz torpeda płynie. Jedzie. No jedzie, jedzie. Jedzie i nie idzie zatrzymać niestety. No ten pierwszy strzał, jak go zacinamy, to jest bardzo ważne, żeby go wyciągnąć szybko do góry. On się zachłyśnie wtedy. No jest dużo łatwiej go wtedy wyholować, a w takim... No tutaj jesteśmy sami, to oczywiście nie ma problemu. Dawid mi, dobry kolega, ryby nie podetnie, także nie ma problemu, ale normalnie tutaj na zawodach jakby zrobić to, co się stało, to 3 kolegów z boku jest zwiniętych, ryby nie ma, jesiotra nie ma, a czas stracony, także...
kości. Od głowy trzeba, od głowy. Tak nie robimy, tak nie robimy. Mocno i podbrzusza. Piękna ryba, gratulacje. Piękna ryba. Twoja ulubiona. Tu mamy drugą rybkę. Już mamy wędkę zmienioną, tylko mamy wędkę 3-metrową i troszeczkę mnie ten dystans tutaj ogranicza już w tym momencie. Ale spokojnie sobie czekałem i teraz znowu pojechała rybenia na chlebek. Z tym, że na przynętę daję cały czas robaki, bo dałem dwa rzuty bez tych robaków, nie było brań, dałem robaka. Jednak coś tam się skusiło. Generalnie u kolegów troszeczkę usiadło, więc ja się cieszę, że mam rybę. Liczyłem na to, że ten chleb właśnie jak będzie trudniej, jak się zrobi gorzej, to on trochę odpali. Z tym, że mamy jeszcze chleba na jeszcze tylko jeden podajnik, także zobaczcie, jak ja mało zużyłem cały czas czekając, szukając tej ryby. Zużyłem mało. No, była mała drzemka oczywiście, ale teraz mamy rybkę i ciekawe, czy będzie zacna. Także ja się cieszę. O! Że udało się wyholować waleczną rybkę. No, całkiem fajnie. Pokusiłeś mi się tu na chlebek. O, zobaczcie, piękny karpik jest. Taki. Dobraż, dobra, 50. Myślę, że jest. No, chleb zdecydowanie odzyskał u mnie względy. Bo tak jak pierwsze dwie godziny tak raczej tam siedziałem, było opalanie, tutaj chłopacy łowili. Tak teraz troszeczkę u mnie jest lepiej, ale tylko w tym momencie, to nie jest tak, że ja mam jakiś podlot, bo jednak no, najwięcej złowił ryb Radek, jesiotrów, ale Patryk ma chyba karpi tyle co ja teraz, 3. Po 3 karpie, więc chlebek się bardzo fajnie obronił, zwłaszcza teraz właśnie chyba w tym momencie jest najlepszy, bo jest po prostu ciężko i jakoś tak może atrakcyjny jest. No w każdym razie już nie mam więcej chleba, to był ostatni rzut z chlebem i zakończony rybą. Więc mega sprawa. Myślę, że coś ciekawego też do wytestowania. Tak jak widzicie, ten filmik na tym polega głównie, żeby pokazać ciekawe rzeczy. Takie zwykłe, klasyczne podejście też się sprawdziło, bo Patryk łowi z zanętą, z peletem. Tak normalnie jeszcze i też te rybki złowił. Także fajnie. Mi się podoba. Zobaczymy, co to będzie za rybeczka. Dystans gdzieś tak 50 metr i jest. No to idziemy. No i tutaj cidrom się teraz przydaje, zobaczcie. Można sobie rybkę wypiąć. Bardzo fajny temacik. Nie wiem, czy to będzie, że całe szczęście dzisiaj Patryk wziął blender, więc wziąłem sobie też dwie kromki, nawet 3 kromki, żeby je dawać też na włos. Co pod wpływem tego, że się nic nie działo, zostało w ogóle dzisiaj pominięte. Także myślę, że spokojnie powinno udać się domielić jeszcze troszeczkę tego chlebka, żeby po prostu jeszcze chwilę móc na niego połowić. Zwłaszcza, że on tak fajnie ma taki swój moment, ten chleb. Także załadowany. O, i idzie. Także myślę, że spokojnie można sobie w warunkach nad wodą przy pomocy tego super urządzenia też taki chleb przygotować. Tego zmielę dosyć mocno. No zobacz, gdzieś tam jakaś skórka, no, ale to się nic nie stanie. Mamy jeszcze troszeczkę chlebka, więc szybciutko przygotujemy sobie do łowienia, czyli wrzucimy. No, nawet więcej niż jeden. To się też nie ma co przejmować, jak są grube frakcje, czy ta skórka, jeżeli chodzi o karpie, to ja się już tym w ogóle nie przejmuję. Troszeczkę wody. Powiem wam szczerze, dosyć mocno go domoczyłem jeszcze tego, co miałem, żeby to się mocno raczej kleiło, bo on jest no, mocno pulchniutki. Nie chciałbym, żeby przy uderzeniu nam coś tam odpadło od podajnika, to jest ważne. Także tu taka... O, myślę, że tyle wystarczy. Także wracamy.
jedną kitą ulata. Taka piękna rybka i taki brzydal. Jesiotr. Zdecydowanie. Jesiotry mają swój urok, tak. Ale jakoś ja wolę karpie. Mamy dwa naraz, słuchajcie, pięknie. Chlebek i pasta. Tak jest. One tutaj super w tej czystej wodzie też odpływają. Zobaczymy, czy to się uda. O, ładnie odpłynął, po prostu wszystko. Także ja się bardzo cieszę, bo kończę razem z rybką. Dosłownie 15 minut po tym, jak rozrobiłem towar, wrzuciłem i w ogóle nie było już więcej rzutów. Po prostu czekałem, bo bardzo długo dzisiaj czekam. No i odpaliło. Odpaliło i muszę przyznać, że mamy czwartego karpia. Więc jest sporo radości w tym. O, puścił. Niestety, puścił. No bywa i tak, pierwsza spinka dzisiejsza. No, szkoda rybki. No ale tyle. Myślę, że fajnie, że się udało i zaraz zrobimy jakieś wspólne podsumowanie. Jednak skradłem trochę tego czasu antenowego chłopaku. Bo w pewnym momencie myślałem, że ja będę raczej dzisiaj w cieniu, ale jednak chlebek dał radę. Dał radę, muszę przyznać. No, to mamy zakończenie wypadu. Godzina, nie wiem, po 14 jakoś. Patryk jeszcze wyciągnął rybę. Na sam koniec. Ostatnia. Ostatnią, jednak jeszcze mnie... Nie, dorównałeś do czterech, tak? Nie wiem, do czterech nie wiem. Nie liczyłem. Nie liczyłeś. Dobra, to Patryk miał tylko jednego tego... No! Ostatniego. Nie, chyba miałeś też cztery. Także po cztery karpie. Patryk jeszcze jesiotry dwa, tak? I ty, Radziu, ile tych jesiotrów? Dużo. Dużo. Radziu, dużo jesiotrów dzisiaj złowił. 5-6. Także spoko, nastawił się na niej. Same ładne sztuki. Nie, wyjątkowo ładne były te, co chyba na kamerze żeśmy ujęli, nie? Takie były dwa naprawdę duże. Fajne. Także tyle, takie można powiedzieć dziwne, różne taktyki dzisiaj prezentowaliśmy. Z tego tylko Patryk łowił na zanętę i pelet, no i teraz zanęta i pelet no, łowiła cały czas. Rano tak jakby lepiej. No tak była pewna i były rybki, potem no. Skoczyłem na jesiotry, żeby sprawdzić, były jesiotry. Mhm. No i wróciłem z powrotem i były dalej. Tak. No u mnie było tylko ciekawie. Innej linii. Pod tym względem, że ja rano nie łowiłem nic, zupełnie nic, chyba do południa nie złowiłem ani ryby. Zero, a dopiero teraz ten chleb tak jakby ożył. Ożył, bo mieliśmy kilka rybek tak, nie że pod rząd, ale bardzo w bliskich takich interwałach czasowych. Także ten chleb się obronił, jak te słońce wyszło, jak zrobiło się nieprzyjemnie, a i chłopakom zaczęło tu wtedy troszeczkę bardziej gasnąć. Nie do tego stopnia, że nie złowili nic, ale złowili już dużo mniej, tak? A wtedy ja się obudziłem. No także... znaczy nie było widać, żeby się kręciły. Także ciekawie, nie? Rano było zdecydowanie lepiej z jesiotrami, brały lepiej, kręciły się w łowisku i no, było tak, można powiedzieć, że emocjonująco, a potem no tak jakby troszkę przygasło, potem znowu wróciły na chwilkę i znowu przygasło, ale to już taka pora roku i no, woda pewnie jest zimna i już pewnie nie potrzebują aż tyle jedzenia, ile myśmy nasypali. No ja szczególnie. No koledzy trochę nasypali, ja zużyłem może pół bochenka chleba. Może to wszystko? O, i cztery kulki przynęte i z 10 rybaków. No, u nas było zdecydowanie więcej, ale no. Mimo wszystko. No ja byłem skupiony na jesiotrach, nie to wyszło, ale zdecydowanie wyszło. Tak, nie próbowałem niczego innego, skupiłem się tylko na tym, no i dlatego ich najwięcej nałowiłem. Mhm. No tak, w tym łowieniu jesiotrów najważniejsza jest konsekwencja i pilnowanie. Pilnowanie i, no. Tego. Ja myślę, że Radziu tutaj bardzo fajnie pokazał to łowienie jesiotrów. Bo się tego trzymał, pokazał wam jak nęcić, też było ważne istotny moment, żeby rzucać mało, a często, a nie od razu dużo, tak? Podejrzewam, że tak o 12 to już się tam zrobiło dużo, jak tak było, nie było ryb, to pewnie donęcałeś, chciałeś się skusić. Ładnie. I to też nie pomogło pewnie później, że jednak za dużo towaru, z tym trzeba zawsze uważać, bo co wrzucimy, to już nie wyjmiemy, tak? Później no. Trzeba było już ich szukać tak jakby dookoła zanęty, czyli ta zanęta ciągle je w jakiś sposób tam przyciągała i nęciła, ale one już tak żerować intensywnie nie chciały. Także te dwie ryby ostatnie to już takie były spoza pola nęcenia złowione. Także no takie wypracowane. Gdzieś tam na obrzeżach, tak. Nie? No, także tyle, nie zanudzamy. Mam nadzieję, że jeszcze łowicie, jak widać jeszcze można. Nie kończymy sezonu. Dzisiaj w ogóle cieplutko, przyjemnie. Także tyle od nas. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Na razie.